corner up to, but at least you found a way inside. See if you can find any survivors from the villages. But first and foremost, find out what those grubby buggers are up to. I don't like the feel of this one. No one goes to Drakenfels for innocent reasons. Well, except you lot. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Warhammer Vermintide 2. Jest ze mną Teo. Jestem. Jest ze mną Wercia. Hejka. Oraz jest Precelek. Obecny. Tak, słuchajcie, ciśniemy z drugą misją z DLC i chciałbym od razu napomknąć, że pierwszej misji na moim kanale nie uświadczycie, niestety, ponieważ program mi się, że tak powiem, zwiesił. I tak naprawdę będziecie mogli to obejrzeć u Teo, więc już teraz was zapraszam na kanał Teo i my lecimy, tak? Do jakiegoś zamku teraz. No nieustająco w stronę zamku. Nieustająco w stronę zamku. Ale ubolewam, że nie zobaczycie pierwszej misji u mnie, bo była super. Bardzo mi się podobała. No. Ale w ogóle bawi mnie tak jeszcze co do tego wstępu fabularnego i to jak ten narrator nam mówi, że idziemy do tego zamku i on określa te straszliwe wampiry, które zjadają ludzi, dzieci, kobiety, starców mianem nicponi, to lekko mnie to bawi. Okej, no już się zaczyna jadka. Tak, no ja mi się najbardziej z tego wstępu podobała opcja. Nikt normalny tam nie przychodzi poza wami. Tak, to było niezłe. Zawsze. I w ogóle ten gość założył, że my nie mamy żadnych niecnych zamiarów, a ja tu idę rabować, w ogóle kraść i ten... Tak, my tu przecież przyszliśmy po wino. Ale no w ogóle właśnie. To DLC według mnie jest lepsze niż niektóre misje z podstawki. Nie wiem, czy też tak uważacie. Na pewno ma fajniejszy klimat. Ale klimat ma naprawdę klimat, super. Recelko tam jest, kotka. Jedna siły. No, oczywiście, Torgus, sprawdziłeś sobie, jak się oznacza, prawda? Zapomniałem, ale pamiętam, słuchaj, Teo, jak się używa F-ki. Znaczy, wciska się F, dobrze pamiętam. No, tak. Ale wiesz, mogłem mieć też zmienione i pod innym przyciskiem. A tu kanały jakieś wchodzimy. Ja chciałem do tego zamku super iść. Boziu, ale coś dupu. No, coś pierdło, nie? No. Wyszło dwóch takich tutaj specjalnych. Tak, kurczę, dobrze przegrzebać te kanały. No, szukamy, słuchajcie. Ja chcę książki. Ja chcę chociaż raz mieć wszystkie książki w tej serii. A nie, dziś nie mieliśmy. Matka, nie mieliśmy chyba. Były przynajmniej dwie. Wydaje mi się, że trzech nigdy nam się nie udało zebrać. Ej, tu jest wydarta strona dziennika, tu. Wercia! O, to oznacz! Precel? Nie wiem, jak się oznacza. No, a ze mnie Teo tylko się śmieje, że ja nie wiem. A jak jest wydarta strona z dziennika, to słuchajcie, to już jest ten fragment tej książki, co tutaj szukamy. No chyba tak. Jak jedna osoba zbiera, to znika. Aha! Tak, bo nie wszystko. Niektóre rzeczy trzeba podnieść sobie samemu, a niektóre są jakby wspólne i zaliczają się łącznie. No w sumie ta kostka łuku też chyba jest taka, że wystarczy, że jedna osoba ją podniesie, nie? Tak, tak. To jest jakaś potka, co to jest za niebieska? Szybkość, dobra, wezmę. Szybkość, no. Wezmę. Mhm. Ale w tych lochach też będzie ciężko, można się tutaj pogubić. No, taki dungeon crawling się zrobił trochę. No dobra, my chyba tu musimy, tu jest taki... Tu jest takie wyjście, no. No. Tu stoi następna ekipa. A tam na górze, poczekajcie, tu się da wspiąć. Aha, spoko. Nie ma. Jezu, ale tam jest spad taki w dół. No, jest potężny. Ojej. Tam na dole jest specjalny. Ten się na dole, gdzie? Na dole? Nie, tu szedł. Nie wiem, czy dostał, jest, czy nie jest, dostał. A jest. Nie widzę specjalnego. No, był tutaj. Ja go strzeliłam. Nie wiem, czy obeza.
No tu jest podka, tak. No to się poczęstuj, Targu Zmagły. Ja mam najmniej? No. O Boże, nie, no. Nie może tak być. Nie, nie wiem jak do tego dojść. How is it possible? No właśnie. Kurde, tu jest przejście, a tam na dół... A tu jest drabina jakaś na dół. Słuchajcie. O, nawiedzone lochy będą te, duchy. Nie wiem, idziemy tu? Skrzynia. No jest skrzynka właśnie, a co w niej jest? Gówno. Aha. Bossa masz jakiegoś. Podka. Skrzynia, co w niej jest? Gówno. No to ja już mam, nie? A ja mam zniszczone dzieło sztuki, słuchajcie, nie wiem jak się oznacza. Wait. I jest problem, bo precel też daj, nie wie. Ale jesteśmy tu i stoimy jak widłem tak. W kroju, więc znajdźcie. O nie, mag! Nie możemy jednak tu stać. Słuchajcie, uciekamy. Nie, goni dobra, mnie. Biegniemy. Uważajcie teraz, bo nie wiadomo gdzie jest ten mag. Gonią mnie jego demoniczne wiatry. Nie, zostaw mnie. Te wiatry są skierowane na... Kurde, wszyscy na mnie. Ale chyba zginął? Chyba tak. Dobra. A to nie jest tak, że jakby zginął, to by wiatry zniknęły? Właśnie dziwne, ale... Tu jest Bercia. A, biegnę. No i teraz... Chyba w dół się kierujemy, nie? No, tylko ja bym jeszcze zerknęła, czy tu aby wszystko stąd żeśmy zabrali. Czyli masz pierwszą książkę, to gratulacje, Teo. No, dziękuję, dziękuję. Ale była tak bardzo skitrana? Nie, no była z drugiej strony przejścia. Aha, po prostu. Okay. To no co, dobra. Idziemy, bo to jest droga w jedną stronę. Tak, hop. No to hop. Jest beczka. Jest beczka. Aha, to my już te nawiedzone lochy przeszliśmy, było tutaj fajnie, było strasznie. O, amunicję ja wezmę. No i mamy hordę chyba. No przeładuj to szybciej. Nie, bo ja tu mam jakieś takie, o. Ej, bez kitu miałeś jakieś takie dziwne... No, zarąbiste, tylko jakby... No, takie jakby na podłożu się coś pojawiło no, takiego. No, chcę zobaczyć jak to działa. A jak ty to zrobiłaś? Prawym przyciskiem. Jak znajdziemy jakiś takich o, właśnie, to teraz. A, bo my mamy też ten mocniejszy atak jak się przytrzyma, tak, lewy? I się go puści. No tak, tak, mam, tak, mam coś takiego, dobra. No tak, ale to jest coś innego. Bo chyba każdy ma inny ten atak. Tak, tak, tak. Z tyłu lecą jeszcze. O, baś. Ale w sumie fajnie wyglądają te takie ruiny, takie zbudowane w jaskinie. Bercia? Bercia poszła sobie powisieć. Dzięki. Ale nie straciłaś całego życia, więc spoko. Tak teraz przeszłam bokiem, słuchajcie, i zaczęłam się zastanawiać, czy te postacie, czy w tej grze postacie potrafią skakać, nie? Bo bym spadła też na dół. O Boże, ile tu jest. Tu jest podka. To jest jakieś zejście, ale nie, nie da się. Chyba, to są że... schodki do góry, chyba że my nie, stąd nie idziemy. Tam. A tak. A to nie, jednak nie. No chyba idziemy teraz tutaj, po tej drewnianej kładce? Nie tutaj wiem. Jest podka. Podka, ale jaka? Zielona. A to nie chcę. To ja mogę wziąć. Dobra, jestem gdzieś wyżej. Coś. Ale tu jest przejście też, słuchaj. U mnie jest podka kolejna. Nie, tu się nie da wejść tędy. Ej, tutaj jest wydarta strona. A dobra, to ja biorę, bo jedna jest tylko dobra, nieważne. Ej, to, ej, co to są za strony, słuchajcie? Nie, ej, ale nie. Było tak w pierwszej misji, że te butelki zbieraliśmy, pamiętacie? Tak, no te powinien, to może tutaj są te strony, może. Nie można tego jakoś sprawdzić? Czekajcie, to by grimoire, nie, kości łupy. Właśnie chyba tego nie bardzo. O, tu jest podka, jakby co. Tak, tak, ja bym nie brałem, ominąłem. Podka jest tutaj. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. A to może ja poczęstuję się, jak już tu jestem. Te schody ładne. No, te schody sztos. Ała! Biorę F-kę. Nie, ja mu nic nie robię, no. Ja tak zerknąłem w tą stronę z księgi i
to jest pamiętnik kapłana chaosu, który tam opisuje swoje... No kiedy on zginie? Moje ataki nic mu nie robią, słuchaj Teo, ja nie wiem. A którego? O, w końcu. No taki duży tu był. A ta cała ekipa z tyłu? Okej. Okay. Aha, bo ten... Zostawiliście nas, jak no już jestem, no, ale bo na opancerzonych trzeba mieć najlepiej jakąś broń do tego. To ja mam, dlatego wybiegłem naprzód i was zostawiłem. No, ty chcesz na te tam wampirki się rzucić pewnie, bo myślisz, tak, że tam jakieś słodkie loszki będą hot. Ja ten, nie. Nie, ja nie gustuję. Spotka, kolejno. Aszaszyn! Aszaszyn! Gdzieś tam był przez chwilę. Ale zniknął? A tutaj co mamy dalej? O, kolegów mamy. Jest beczka. Ale on ma tą, tarczę. Co tu się dzieje? O, już umarł. O nie, boss! Ktoś tupie! Help! Gdzie on jest, ktoś? Na mnie się rzuca, ma na mnie chrapkę! Jak on nóżkami przebierał słowa. O fuj, jaki on ma obrzydliwy brzuch. Był uroczy. No powiem nie, ci, zginę że... zaraz. Że tyłek też ma taki trochę nie bardzo. Boże święto, oceniam potwora. Od przodu, od tyłu, ja nie. O, orzyga. No, zostałem orzekany. No w końcu. Jest kostka łupu. Podnieście. Dobra. No i co, lecimy dalej. Ja muszę chwilę odczekać, bo zaraz będę... Aszaszyn, mówiłem, że gdzieś tu jest. Tam jest bombka. Jaka? Na choinkę? Nie, tam jak gdzie cię tam rzucisz? Nie, to święty. Tu, no wiem, nie, tu. Tędy się nie da. O, tu jest fioletowa, to ja odlecę. Zgarnęłam właśnie. I tu jest, to ja mogę chyba, nie? Albo... Możesz. Ale to jest dużo tych potek, to wow. To chyba na tego bossa, którego byliśmy. Nie. Retorgus, bo a tu jest kolejna, chodź Wercia. Zabrałem te strony, jakie my zbieramy, no, są takie, jak tobie tutaj wisi z przodu i z tyłu. No to. Identyko. Co on tu robi? Ej, to taki psychiatryk dla ubogich trochę tutaj, nie? No. Idealnie się wpasowujemy. Beczka. Okej, za kogo ty mnie masz, Wercia? Ja nie wiem. To cię uraża cię ten ubogi, czy ten psychiatra? Tak, Torgus tylko z takim bogatym. No obecnie. O Boże. Dobra, to jest wspólne znowu horda, słuchajcie, musimy chyba do przodu biegać. No bo to ja idę do przodu, gdzie wy jesteście? No ja jestem z tobą. Ja też. No to o co? Wercia ma bagaż, ją tam wiecie. Mamy, a nie, to trzaka, myślałam, że drabina. O, bombka tu jest chyba jakaś. Nie, to nawet, nie. Nawet... Są, nawet dwie. A, bomba, dobra. Dobra, to może rzut? Aha. Przepraszam. No spokojnie, się nie stało. Don't shoot me. Moja postać była bardzo delikatna. Don't shoot me. Tu jest droga bez powrotu, słuchajcie. Chociaż nie, bo tu jest jeszcze. Tak czy siak musimy tam iść, chyba, ale to też jest jakieś, to jest chyba to samo, nie? O. Nie, to dobra. Jest... Nie. To jest powrót. O Boże, jakiś grubas. Again. I prezesa zostawiliśmy. No właśnie. Już jesteś. Zostawiliście... O nie, ten taki żygacz czy jakiś tam... O. Dobra, zaskoczyłem. O. A, i teraz mamy tych wieśniaków szukać. Zaraz mam czaszkę. Czaszkę? No. Czaszkę? No. Tu leżała, nie wiem, czy możecie ją podnieść. Pokaż ją. Tu leżała. Tu, w kącie. Nie, nie mam nic. No to czaszki będą jak wina, słuchajcie. To wow. Ciekawe. Ale na czacie się nie pojawiło, że coś podniosłaś, to jest dziwne. A wina się pokazywały chyba. Tak, wina się pokazywały, no, i te kartki też się pokazywały. Faktycznie. A to co to jest? Co no to właśnie, to było takie pchni. No, o, czekajcie, mam wydartą stronę dziennika, proszę. A tutaj mamy takie to kręcenia. Czekajcie jeszcze, no, za chwilkę. Ja tutaj ogarnę z tej strony, tu chyba nic.
No chyba nic. Ewentualnie... Tu są jeszcze... Aha, nie, dobra. Wercia, bierzesz beczkę? Biorę beczkę. Ja nie biorę. Ewentualnie to jest jeszcze takie rusztowanie, ale chyba na tym rusztowaniu nic nie ma. No dobra, możemy kręcić. Będzie jadka, czuję to. Oj tam. Drama. Przetrwaj, zajebiście. Ja już ale... od razu bombę nastawiam. A ja sobie ja te... moje psy. Aha, no dobra, to ty Wercie beczkę najpierw użyj może. Ale to tak jakoś wolno te okręcisz. Ja już podkręciłam. Ale czym te okręci? Ja nie pupą? Wiem, to się sam okręci. No, ten... no i myślałem, tak... że te otwerkuje, no. Kręciłem. Wercie, co z tą beczką? Wybuchła. Dobra, teraz bombę ja rzucam. Tylko na razie za mało. Na razie nie ma na co. Sobie. No właśnie, o teraz, teraz. Jakiś taki zielony, szalony. Ups. Dwie poleciały. I chyba się palimy wszyscy. Jak to dwie, jak to dwie poleciały bomby? Nie wiem. Dobra. Wercia, mówię, że ja rzucam. Ale ja rzucam. Dobra, to co? Ja poczekam na ekipę i będzie Ewka. O, otworzyło się? A nie, nie, otworzyło się już prawie. No. A, to nie będzie. To szkoda Ewki. Szkoda Ewki. No, nie było ich tak. Na takie barachło. Ucieknij. Ucieknij. To już? No właśnie, jak to będzie nie, koniec, no. To będę w szoku. Nie, nie, jeszcze musimy uciec, wiecie, ojej. Przez cały ten loszek. Ale czekajcie, bo tu jest odnogi. Nie, tu nie ma odnogi. Dobra. A ja idę tu zobaczyć. No, tu chyba tam odnoga. Trzeba iść. Po tych schodach, słuchajcie, kamiennych. Fotka. No, no, no. A jest. No kurde, ale cisną mi od tyłu. A to ja się poczęstuję w takim wiesz. Razie. No właśnie wchodzą mi w różne zakamarki. Asasyn? Asasyn idzie. Słyszałem gdzieś. Ja go nawet widzę. Aha. Ale nie wiem... Nie wiem, gdzie zleciał. A, biegnę, 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 mam. Pięknie. To was nie pali chyba. Nie, to nie, bo to nie była bomba, nie? Nie, nie pali, ale jest przerażające. Bo tu jest jeszcze przejście, chciałabym je sprawdzić, zanim pójdziemy dalej, słuchajcie. No właśnie, ale oni chyba będą w nieskończoność tu wyskakiwać, tak mi się wydaje. Chodźcie tutaj. Osłonijmy Teo po prostu. No. Bo tu jest takie... Jest, no. Dobra, biegnę tam. Raczej nie powinniśmy tu zginąć, bo nie ma tu nic takiego... ciężkiego. No te fale nie są takie długie, musielibyśmy tutaj długo zabawić, naprawdę. Ale boję się, że to jest przejście dookoła, słuchajcie, nic no, mi to tak. Nie dało. Chyba także... tak, właśnie za tobą biegłem i chyba tak. Tu jest wajcha do machnięcia, ja idę jeszcze w jeden zakamarek, ale też tu nic nie ma. Także chyba trzeba by wajchę po prostu no to pociągnąć. Idziemy na wajch. Precel, trzymasz się? Biegnę. Ała. Biegnę. Aha, tu wszyscy muszą zielonego. Być. Zielonego. Dobra, to... Dziubiam. Spoko, ja zaraz zginę. Ja też. Nie! No bo rzucił się na mnie ten opancerzony, słuchaj. Nie, dawajcie tą dźwignię, bo ja mam piksel życia. Ciągnę. Wyjdź na powierzchnię. Chodźcie, chodźcie. No, no, no. A, bo tam się druga brama zamknęła, dlatego wszyscy musieli tak, być. Tak, tak, tak. Ale jeszcze jeden się tu uchował, no. Ojej, ojej, jak to spadło. Nie, oni i tak tu wchodzą, kurde. Chodźcie, chodźcie, nie ma co tam stać. Biegnijmy na górę. Okej, okay, nie było jakby... Marcia, czekaj, obejrzyjmy. Tu na górze jest tylko podka, słuchajcie, aha. Więc tam, gdzie Teo, ty poszłaś, trzeba iść. Dobra, bo tu są różne miejscówki. Okej, okay, tak końcówka. To czekajcie, to ja idę na prawo. Precel, chodź ze mną na prawo. Idę, dobra, z tobą, idę. Okay. Zanim przejdziemy na drugą stronę. Kuźwa mag. No już, już, już. A tu? No i to jest chyba miejsce, do którego mamy iść, tylko nie wiem, czy w górę, czy w dół. Tu jest Teo fioletowa. Wiesz co, ja mam jeszcze. No na górę jest, na górze jest przejście, jest pomieszczenie jakieś. Czy idziemy na dół? Poczekaj, schody magistra. Mnie się wydaje, że na górę trzeba iść. No na tak, dole nic jest nie ma. Przejście. Tak. Dobra, to dobra. Ja jestem na górze i czekam na was w takim razie. Słyszę jakiegoś... Słyszę też, on jest gdzieś niedaleko. Boże, creepy są te odgłosy.
Jest tuż za mną! Help! Zaraz mnie postrzę. Bo mnie ciągnie drabina. O, dziękuję. Dziękuję, Precy. Proszę. Ciągniecie drabina, Bercia. Tak. No, w sumie jak są te mimiki, takie skrzynie z zębami, gdzie się zjadają. Kartka z dziennika. My mamy jedną książkę, tak? Tak, ale kartka z dziennika była. Nie wiem, co mi się uzdrało, myślałem, że mamy dwie. Nie, mamy ten i tą czaszkę niszczę. A, i tą czaszkę, to dobra. Ojej, jak tu bierzesz, Bercia, beczkę? Ja mogę wziąć. O, widzę potkę. Boże, ale ten zamek jest nadal tak daleko, słuchajcie. Gdzieś tam na horyzoncie. No, ale już jak... Poczęstuję się podkom. Jesteśmy na podwórku i już witamy się z gąską. Gąską. Taką gąską, gnijącą zombie, Assassin. Ale zawsze. Ale tu idą z tyłu. To jest więzień, właśnie. Wypuściliśmy kogoś. Tak, 1 na 9. Ja jeszcze ten dół tu sprawdzę, tu nic nie ma. A ja mam pixel. O Boże, gincie. To chodź, Bercia, mogę cię uleczyć potką? Daj. Daj, o, masz. O, dzięki, ale nie zdążyłeś. Okej, okay. Ale cię odsucę od razu. Ej, no dobra. Się zrobili wściekli tam, tak? To ja bym tu proponował do góry, tam widzę kolejną klatkę. Ja, wiesz co, ja się rozglądam, tu się nie da. Co tu się dzieje, Mag? Na dół, stąd szliśmy. Nie, stąd szliśmy. Okej. Okay. A nie, myśmy wyszli drzwiami. Tak? No. A, to tu jest gdzieś na dół. Mam 3 na 9, uratuj więźniów. Dobra, to ja idę z tobą, Warcia. A chłopaki, trzymajcie się tam razem. No to Precel, chodź do mnie jakbyś mógł. Już biegnę. Widzę główne strzelacza. Więzienie. Strzelacz i ten strzelacz do was idzie. Ale chyba. Czy tutaj coś mamy? Wiesz co, może, może będą do uratowania więźniowie. Tu jest księga. Aha. Oh, wow. A tu jest zejście. I można ze skoczyć. Słuchaj, Precel, ja się czuję, jakbyśmy byli tutaj niepotrzebni, nie? Skaczymy? Aha. Nie no, sumie, jesteśmy potrzebni, Torgus, bo my stanowimy wsparcie psychologiczne. Wiesz co? No, albo jesteśmy takim mięsem armatnym. Były. Dziewczyny nam, i myśmy nam biegli tutaj na górę, zbierają księgi. Czekaj, wait, spróbujmy wrócić. A nie, nie wrócimy. Chyba się zawaliłyśmy w akcji. O, widzisz, zawaliło się, teraz musimy je ratować. No ja nie wiem. Nie no, na takim moście nie byliśmy. A, bo tu i teraz tu w prawo. Myśmy z drugiej strony to obeszli, patrz. I tu będziemy wracać na górę. O, skrzynia. Mam nadzieję, że nie, dobra, będzie w niej coś lepszego niż gówno. Tak, dokładnie tak, Bercia. I tu jest to wejście, które rozwalałaś przed chwilą. Drewniane było. Okej. Okay. O, Precel, trzeba oznaczyć. Zniszczone dzieło sztuki. To oznaczajcie, powodzenia. Dobra, osłaniaj mnie, ja sprawdzę w menu. To chłopaki idą. Okej. Okay. No chodźcie tu do nas. Właśnie, też muszę je podnieść. No. Nie wiem, ja teraz już nawet ich nie zaznaczę, bo je podniosłem. Aha, no, super, pomyliły przyciski. Oj, Boże. My ratujemy więźniów w tym czasie. O, shit. Dziękuję. O, z góry was osłaniamy, słuchajcie. No to dawajcie. Tylko nie bombą, błagam. Nie mam nawet. A chciałem. Powiem ci, że przeszło mi przez myśl. Dobra, może Tom. Weź se ammo. Dzięki. Dobra, którędy żeście tu do góry poszli? Do góry, tak, schodami. Tu jest czarownik chyba, wiecie. No, gdzieś jest, ale nie widzę. Widzę go, nie żyje. Brawo. Na górze jest na razie czysto, słuchajcie, o dziwo. Dostał w pępek. Ale tak klimatycznie tu jest, w sensie te takie mury takie powalone i to ciemne niebo z deszczem. Tak. Precy, gdzie to było? Tu było, dobra, chodźcie za mną, dziewczynki. Tutaj. Tak, Torgus i jego zboczona wycieczka. Jaka zboczona? No przecież nie jesteś na Ej, mów za siebie. No i tu jest przejście, jeszcze tu nie wchodziłem. Ja patrzę tu z tej strony dookoła. A to się chyba łączy, tak? Łączy się. Boże, jaka tu dziura. Nie chciałbym tam spaść. No tu też jest jakaś dziura właśnie. Ojej. Bless you. Bless you.
O, tu mamy pana. Jeszcze dwóch. Musimy uratować. Bomba. Jest gdzieś taki bosik chyba. Słyszę gdzieś jakiegoś tego, co tak no, pałką ciągnie. Tak, też go słyszę, ale nie widzę go. Zeszliście? Dobra. Boże, ale jacy wy jesteście dobrzy, że już wy ze słuchu rozpoznajecie, jest, że jest za nami, dobra, zginął. Zginął. I tu jest bomba. Dobra, ja mam jedną bombę. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tutaj, czy... tu jesteś. A czy... Ej, bo ja sobie chciałam swojego czaru spróbować i zaś mi go zestrzelili, ja nie wiem. Przepraszam. Dobra, jeszcze jeden więzień. Gdzie on może być? Nie może wiem. Może gdzieś tutaj, tamtą jest właśnie jaka czacha nad wejściem do góry. No jest. A tu jest skrzynka z mnie bije. Co mnie bijesz? W środku. Tu jest, mam go. Dobra. Recelko, masz piksel życia, może się uleczyć niedługo. Coś tu leżało? Jeszcze chwilkę wytrzymam. W sumie ja też mam piksel. Dobra, to w ogóle wygląda jak arena trochę. No. A tam jest znacznik, no. Tu są do drzwi znacznik jest. Czyli do tej, do tych czar. Mhm. I na wszyscy muszą być obecne. Stoję. Mam nadzieję, że jakaś miła kurtyzana mi otworzy. No, no. Byś się nie zdziwił. Aha, kontynuuj poszukiwania. Ej, ale serio długie te misje są w tym DLC. Ta pierwsza też była niczego sobie, nie? Pod względem długości. Bałeś się przed chwilą, że będzie za krótko. No. No. Ale powiem wam, że nie chciałabym tego na hardzie przechodzić. Ja no, też. Wszystko... Myślę, że nie byłoby też takiej przyjemności z grania. Ale słuchajcie, jeszcze dodatkowo jak te misje są takie długie, gdzieś się zginie pod koniec i przechodzić to potem całość no. Od początku. Ale ten, ale tutaj jest tyle fajnie, że tak od połowy się zrobiło trudno, jak trzeba było uciekać. Tam było trochę... No, spadłem gdzieś na dół. Ej, co to za jakieś laboratorium podziemne takie, takie fajne? Jakieś tam biureczko widzę, czy co to jest? Jakieś eksperymenty tu robili. Zginę zaraz. To nie do ciebie było, Torgus, to gini. Zapomniałem o tej F-ce, no. A ja tu widzę coś, gdzie myślę, że można by się fajnie dostać, tylko jeszcze nie wiem, którędy. Kurde, dawno podki nie było żadnej zielonej. No. Wcześniej było tyle, a tutaj co? Gdzie ty byś chciała się dostać? Wiesz co, tam na dole z drugiej strony, ale chyba się nie da. Chyba, że tak jak Wercia idzie. No ja tak sobie chodzę dookoła. Nie ma tu dziury w podłodze. Tu pod nami jest takie pomieszczenie, które jakby wydawało mi się, że może... A tu gdzieś śmierdzi. Nie da się. Fu, Wercia! No, ale naprawdę śmierdzi, no podejdźcie sobie. No, no, o, ja fujka. Zatykam nos. Mówiłam, że faktycznie. Śmierdzi. A czekaj, to ja idę w tę stronę zobaczyć. Tu ja też... mam COVID-a, nie poczuję. Tu jest nie jest zbyt przyjemnie. Tutaj coś chyba, patrzcie, potka, zestaw, leczący, cztery tam są. Idę. O, to ja chcę, tak, proszę. Tam na dole. Na dole, dobrze. Łyknę sobie co mam. Tam chyba będzie zaraz walka, bo... Ale tu trzeba chyba, to jest bez powrotu zejście do tych potek. No, no to już. Dobra, ja sobie gulnę. Ja też sobie gulnę, bo książę. A ja się wyleczę, bo mogę mieć mniej. Dobra. I co myślicie, że bosik będzie? No bosik albo jakaś duża ta. No. Gruba akcja będzie, no będzie gruba akcja. No dobra, to idziemy. To już się zaczynałem jakieś, nie wiem, takie jakieś... Śmierdzi. O Jezu. Jakieś komnata taki... rytualna. Bigos na podłodze. No, tu będzie boss. To tak wygląda jak arena. Wyszłam. Nie. Ja też. Tu na no, bank w tym smrodzie będzie coś ukryte, ja wam to mówię. No, no może drzwi, tak być. Ale to jeszcze po eksploruję za inne drzwi. Ja bym A da się je otworzyć w ogóle? No, tylko wszyscy chyba muszą być. Nie, tu się nie da, okej. Okay. Nie, no nie widzę nic w tym smrodzie. Też nie widzę. Szukałam czaszek, ale też nie widzę czaszek. To otwieramy. Czyli tylko tą jedną czaszkę znalazłeś w sumie. Tak, tak. Tym bardziej nie wiem, co to było. Gazoszczur? Uwaga.
Coś się dzieje. Jakiś nurglut. Ej, aż mnie ciary przeszły. Zaraz gdzieś wylezie. Coraz bardziej. Gdzie ten gazoszczur cały? No, Jezu, słyszycie, słyszycie te dźwięki? Masakra. Na górze, pod sufitem. Ale my nie mamy go zabić, mamy przetrwać. No to nie jest to jednoznaczne? Nie no, wydaje mi się, że on właśnie przeżyje i będziemy z nim walczyć. Ej, na przykład, ja wiecie. Takich dziwnych... Opętało mnie. No, jakąś szarańczę rzucił na ciebie. Ej, nie da ci w ogóle ciebie w żaden sposób... A, trzeba uderzyć w to. Mnie teraz. Aha, mnie dobra. Teraz. Dziękuję. Bo chyba te jego kule smrodu opętują, nie? Wydaje mi się, że go będziemy zabijać w kolejnej misji. To będzie nasz finałowy boss. Może. Ale co on tak zwisa? Nie lubisz PCL, jak ci coś zwisa? No ale nie chcę tego pokazywać poszukiwaczom przygód, którzy przychodzą do mojego zamku. No to jest spoczone. Ała, no nie, no teraz mnie wziął na lachę. Widzę. O Jezu, Darko, zbawmy się, spadek rzuciłam. O, dziękuję bardzo za pomoc. Ej, bo mnie puścili coś. No. Będzie bolało, słuchajcie. Będzie bolało? Ja już nie mam potki prawie żadnej. Ja zaraz zginę. Jak ty to robisz, powiedz mi? Jak ty to robisz? To? No ty, ja mam jeszcze prawie całe życie. No bo ja miałem wchodząc... Kurde, a nie miałem chyba, dobra, ja zaczynam rozumieć Torbusa. Pamiętam pak. Ja pierdzielę, ile jeszcze tego? Ja zaraz zginę. To jest serio easy? No. No ty wybierałeś. No przecież dobrze idzie, nie wiem o co chodzi. Mi bije serce już. Może trzeba go tutaj od spodu, między nogi, kurde. Między nogi, Boże. Ale to jakby nie mamy tutaj jakiegoś celu większego, tylko po prostu zabijać. Tak, bo jakbyśmy mieli cel, no to by nam się ta tarcza pokazywała, nie? Co mamy zrobić? On w ogóle nie ma życia, w sensie... No tak, jak tak. W niego celujesz, to tam się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje, tak. To może musi o, teraz coś... Boże! Fuck! Fuck! Ratunku! Ratunku też! Jezu, jak się przestraszyłem, jak mi wyleciał na ryj! No, on zszedł, Boże. O Boże, zawał! Zginę teraz. Jak mnie uderzy chociaż raz, to zginę. Jezu, jak się przestraszyłem! Puść mnie! Nie wrzeć na mnie, to mnie puść. Kto ci pozwolił? Gdzie jest ten kutafon? Już wyrcie? On ma pół HP jeszcze, tak? Boże, jak on długo przeładowuje tą... Aaaa! Nie no, zginę. Ale on jest brzydki. A nie, przeżyłem mu. Kostki. Uciekaj do murów zewnętrznych. No. Ale słuchajcie, mam taki piksel, że to po prostu się w pale nie mieści. A to z góry zniknął oczywiście. No, tak myślałem właśnie, że to będzie z nim walka później. Jakąś potkę bym chciał. Ja też bym wzięła, bo nie mam życia. A tu? Padłam w dziurę jakoś. No, zdrowie. Bądźcie blisko mnie, bo jestem na hita, nie? Więc trzeba będzie mnie podnieść. Nas nie dogonię. Trzymaj się moich tyłów owłosionych. Co? Jak ta krasnoluda przystało, słuchaj. No dokładnie, ja mam warkocze na tyłku. Ciupaś, patrzcie na ten zamek, coraz bliżej. No. I portal, przeżyję to. O. I teraz Torkus się potyka i spada w o Boże, nawet nie chcę o tym myśleć. Na pochybel! Tak. Na potęgę posępnego czerepu! Pozdrawiam, nie wiem, babcie! W ogóle lecę. Lecę, bo chcę. Tak. Lecę, bo życie jest złe? Chyba tak, tak to było. A nie snem? Nie, nie wiem już. Nie, chyba że to było w innej zwrotce, ale tak w pierwszej to było, że złe. Kiedy nagrywamy karaoke, słuchajcie? O Jezu, never. Na live, na drunk streamie, Torbus. Ja bardzo chętnie. Kurde, zabrakło ciuteńkę, no. To muszą być same pijackie piosenki zboczone. Daj mi tę noc. O,
Albo majteczki w kropeczkę. O nie, co to ma znaczyć? Nie mam najwięcej, a nie mam dużo. Ale nie aż tak dużo jak zwykle. Przepraszam. Straszne. No straszne, ja nie wiem. A ja jestem za to specjalny i elitarny taki jestem. Ej, jak to się... Dobra. Nagrody, to... nagrody. O, coś mam z książki. Co mi z tą czaszką, bo jakby ona mi nic nie pokazała, nie? No właśnie, ta czaszka była dziwna. What do we have here? Ucieknij z pudła. Okej. Okay. Ukończenie dodatek krew w mroku na poziomie trudności rekrut. To tyle z książki wypadło. Mm-hmm. Co ja dostałem? Nakrycie głowy dostałem. Nic ciekawego tutaj. O, jest jakaś legenda. Legendarna broń? No. O ty! Mieczyk jakiś wypadł. Ja nie dostałem. I mam focha. No i będzie, że tak powiem. Sprawdźmy, co to wypadło. A ty ogólnie z mieczykiem chodzisz? Jako mag? No mogę, jakby teraz chodzę z mieczem. Tam ze sztyletem, czy nie wiem, co ja tu mam w ręce. Ogólnie to mam tyleański przycisk do papieru. Tak się to nazywa. No Torgus, co ty robisz? Czemu ty latasz? Właśnie, coś mi się ścięło? Coś dziwnego tu było. Ogólnie mi się żadna moc nie powiększyła. Nawet odrobinkę, słuchajcie. Nawet o jeden punkcik mi się nie powiększyło. No ja mam 318. Ja mam 332. Ja mam 330 teraz z nowym mieczem. Ale ładny jest, fajny. Nic mi nie wypadło. Pasuje ci taki czerwonawy. No płonie. Jaki elegant. No to co, kończymy? No. To dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten odcinek. W następnym będziemy już pewnie się panoszyć po tym zamczysku i wyrażać lożki. No. Dzisiaj na tym wyrywaliśmy lożki, bo chodziliśmy po lochach. To było no suche, ale trafione. Tak, dokładnie. Punkt, precel, punkt. Była ze mną Teo. Byłam. Była Wercia. Byłam. I był precelek. Byłem. Pa, pa. Bye. Bye.